HortiVlog, część siódma. Tu mam już przetarte zardzewiałe rury, tu mam zardzewiałe przetarte połówki rur, bo okazało się, że one na samym szczycie są łączone. I to tak troszeczkę karkołomnie, nieumyślnie i tak niezbyt funkcjonalnie. I w sumie no od tego roku zapomniałem w sumie, ile tu będzie roboty, ale trzymając na przykład tę rureczkę, już widzę, ile będzie prostowania. Ja jestem jakoś, powiedzmy, w połowie przecierania tych rurek. Czasami spada deszcz teraz, więc rurka jest mokra, nie idzie tego trzeć, bo wszystko się marzy. Także mam przerwy takie godzinne, półtora godzinne przerwy. Wtedy robię coś innego. No i tu już mam pomysł na coś innego. Mam kawałek tkaniny 3,20 i tak jak tam idzie sobie tkanina 3,20, to zrobię pod kątem prostym też tu przy siatce. Także muszę tę trawę całą skosić, zebrać, potem skosić jeszcze niżej, no i rozłożyć tkaninę, liczyć na to, że ten chwastownik, który tutaj rośnie, nie przebije przez tkaninę. I tam na tym byłym chwastowniku, jak już rozłożę tkaninę, porozkładam sobie roślinki, jakieś tam nawodnienie. Powinno sobie rosnąć. I generalnie sposób, w jaki robi się takie kwatery tak na szkółkach, no to możesz nawet wybrać trochę ziemi, nasypać kruszywa, na to kruszywo piasek, na ten piasek folię, żeby jakieś skrzypy i chwasty trwałe ci nie przebijały tkaniny i dopiero na to tkaninę, a dookoła jeszcze jedziesz krawędziami z krawężników do kostki brukowej. I wtedy to jest na lata. A to, co ja robię, jest byle szybko. Dobra, mam już przejechane na maksymalnej wysokości z koszem. Taka górka trawki się uzbierała. No i teraz będę jeździł już coraz niżej, ale już bez kosza, bo to już jest taka trawka, że już nie powinno się teraz przy tym kolejnym koszeniu zapychać. Dlatego przy pierwszym koszeniu z koszem kosiłem i zabierałem trawę po to, żeby teraz to niższe koszenie już się nie zapychało. Mam już trawkę przekoszoną, w miarę nisko, bo prawie przy ziemi. Zostawiam tę trawę, która jest z tego drugiego koszenia, w tym miejscu skoszoną. I zastanawiam się, czy nawet nie rozsypać tej górki z tego pierwszego koszenia. To jak na to jeszcze przesypię tkaninę, to może ta trawa pod spodem trochę przegnije. Co byłoby nawet na plus. I cyk, tkanina rozłożona byle jak na trawie. Ona jest złożona na pół, bo generalnie ma 3,20, to ma 1,60 m. Rozłożę jeszcze tę drugą połowę, ale nie teraz, bo niedługo będzie burza, więc tylko przycisnąłem tam połówkami łuków. Tamtej rolki jeszcze nie odcinam, niech ona sobie tam dociska, żeby przypadkiem mi nie porwało tkaniny. A ja wracam do czyszczenia rurek. I jedziemy z miejscem pod tunele. Udało mi się uratować modliszkę, jest cała i zdrowa. I niech chroni mi bataty. Tyle, ile mogła, talerzówa zrobiła. Teraz tylko jakoś pasowałoby to wyrównać. A tu masz jeszcze jaszczureczkę gdzieś. Tylko już nie wiem gdzie. A jest! Ja już widzę. Widzicie łepek? O, teraz ogonek. Także wszystko tu ma. Egzotyka. I dawno temu, jeszcze w zeszłym roku, tę górę piachu kupiłem po to, żeby ją tam rozrzucić i trochę wyrównać, może troszeczkę podnieść teren, bo tam generalnie lubi stać woda. A jak widać, trochę już mi poszło piasku na sadzonki. Dobra, aktualizacja stanu rzeczy tunelowego. Mam już powyciągane z trawy różne rzeczy. To są akurat spody, na te będę nakładał dopiero rurki. I mam już poprzecierane wszystkie rurki, łącznie z tymi połówkami, które się rozsypały. Zapisałem sobie, policzyłem, czego brakuje i no, będę zamawiał po prostu. A stal kosztuje. Jedyną głupotą dla mnie, jaką widzę w tym złomku, ale taką konstrukcyjną, jest to, że te rurki to są calowe rurki, a powinny być według mnie 20. Te rurki są 6-metrowe, one odpowiadają za takie trzy wzdłużne wzmocnienia tych rurek, które będą rozłożone, te łuki. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi na moim istniejącym tunelu. I te rurki według mnie niepotrzebnie są calowe, bo w tamtym tunelu, który już istnieje, mam je po prostu tam jako 20, czyli to jest co, 3/4 cala. Bo jeśli na łuku calowym masz założoną rurkę calową, no to troszeczkę ta konstrukcja staje się obciążona niepotrzebnie, nadmiernie. A jak jest 3/4 cala, to i tak jest spoko, bo te wzdłużne rurki 3, gdzie jedna jest środkowa kalenicą, czyli jest najwyższa, one mają za zadanie tylko
utrzymać pałąki po to, żeby one się nie gibały w jedną i w drugą stronę. A jak ta rurka jest przytrzymana, no to cała masa, nawet śniegu zimą, idzie na pałąk, a nie na tę rurkę wzdłużną. Więc to jest według mnie bez sensu i gościu niepotrzebnie wydał pieniądze. A jak mówiłem, że ostatnio brałem fleksa i po prostu wycinałem na granicy ziemi te rurki, to nie gadałem głupot, bo naprawdę tak było. Po prostu brałem fleksa i tam, gdzie mi było wygodnie, bo to było w takich dużych krzakach, już praktycznie w drzewach, ciąłem wtedy, gdzie miałem, tam, gdzie miałem dojście. I zobacz sobie, jaka jest zasada. Te rurki będą w ziemi i 1,20 m rurka od rurki będą na tej rurce przymocowane te łuki, te pałąki, nie? Z jednej, z drugiej strony. I tu masz, to jest rurka calowa i tu masz rurka, która jest jeden rozmiar większa po to, żeby rurka weszła w rurkę. I ja bym jeszcze rozumiał takie zastosowanie, bo można jeszcze zrobić tak, że po prostu ta rurka calowa będzie się nabijała na jakiegoś bolca, który będzie chudszy, cieńszy. Ale to jest zrobione w drugą stronę, więc na tę rurkę wzdłużną, która będzie w ziemi, będzie stabilizowała całą konstrukcję. Jest przyspawana jeszcze taka tulejka, też dosyć gruba, która jest grubsza od tej calowej rurki, ale jednego nie mogę wybaczyć temu gościowi, od którego mam ten tunel. Tu jest przewiercone i nie dość, że gościu włożył rurkę w rurkę, gdzie to już powinno wystarczyć, bo na to jeszcze będzie folia. Folia będzie z jednej i z drugiej strony przysypana ziemią, więc prędzej się ta folia porwie, niż ten tunel podniesie. Ale nie wybaczę temu gościowi tego, że gościu tu przewiercił i przełożył wzdłuż jeszcze gwoździa. Ja nie wiem, na co on liczył, ale przecież po 2-3 latach, jak to jest przy ziemi, to ma wilgoć, ten gwóźdź koroduje, tej rurki nie da się wyciągnąć. Zobacz, że ja tutaj w niektórych miejscach co 1,20 m powinna być taka tulejka, nie ma jej co 1,20 m czasami, bo po prostu te tulejki się urywały, one spawane potrafiły pęknąć, ale nie pękł ten pieprzony gwóźdź włożony w poprzek rurki od pałąka do tunelu. Tak mnie to denerwowało wtedy, jak można coś takiego zrobić. Wkładasz tę rurkę od tunelu, od pałąka w tę tuleję i tu już nic, nie musisz tego kontrować, bo na tę rurkę później idzie jeszcze folia. No naprawdę, ta folia dociska ten tunel dobrze, a jak jest duża wichura, to ta folia po prostu zleci. No nie podniesie ci rurki stalowej, bo po co? Przecież prędzej folia pęknie. I w zdecydowanej większości przypadków efekt próby wyciągania tej rurki od tunelu z tej tulei mocującej był taki, że mi po prostu rurka pękała. Zobacz, tu mi pękła. Tu mi pękła, widzisz? Tu jest niby luz. Tu powinna się ta rurka zmieścić, nie? No ale tutaj mamy nawiercenie, wsadzone coś, zardzewiało już z dwóch stron, nie da się tego wyciągnąć i blokuje. I rurka pękła. Tu odciąłem, tu odciąłem, tu... Tu skorodowała tulejka, więc trzeba będzie to odciąć, zrobić nową. I się zastanawiam, czy robić tulejki, czy robić po prostu bolce. Bo tunel, który u mnie już istnieje, jest zrobiony na bolcach. Po prostu wystają bolce i na te bolce nabijam calową rurkę. Przy uzyskiwaniu tego tunelu zrobiłem jedną rzecz źle i głupio ja. Już wam mówię co. Nie potrafię sobie przypomnieć, dlaczego niektórą rurkę, jak musiałem uciąć, to uciąłem jakieś 5, 6, 7 cm od tulei, a niektórą 25. I teraz znajdź mi z tych połamanych rurek, albo z tych całych, znajdź mi teraz tę rurkę, która była ucięta tu, albo ucięta tu. Żeby one były później po złożeniu z powrotem na jednakowej wysokości. Bo jak będą na niejednakowej, to jeśli będziesz mieć pałąk wyższy, potem pałąk niższy i pałąk znowu wyższy, to jak nałożysz na to folię, to w tym miejscu, gdzie pałąk jest niższy, folia nie będzie w ogóle opierać się na łuku, więc w tym miejscu wiatr będzie bardzo szarpał folią. W tym miejscu prawdopodobnie folia się najwcześniej przetrze i będzie, no, będzie pękać. Pałąki dobrze, żeby były na jednej wysokości. Jeśli jeden będzie niżej, no to słabo. Jeśli jeden będzie wyżej, to jakoś tam wszystko się oprze na tym jednym. No, jako tak, ale jak będą pałąki niżej, słabizna, straszna słabizna. A teraz będę musiał co? Chodzić z miarką, szukać, które to było. No i też jak ja byłem u tego gościa, to kilka pałąków, chyba 5 lub 6 takich łuków, pod wpływem śniegu w jednym miejscu mu się po prostu załamała. Ta rurka nie powinna być tak krzywo i tak nieładnie wygięta. Ona się po prostu w jakimś miejscu załamała i teraz muszę jakoś ujednolicić te wszystkie rurki, bo każda jest tak naprawdę innego rozmiaru i ta folia będzie faktycznie tak sobie falować. Nie będzie się opierać idealnie na każdym pałąku, tylko będzie się opierać na 2, 3 będą w środku, jeden będzie na zewnątrz. Dobrze, żeby to był jeden wymiar i jeden rozmiar. I mam na to już nawet plan. Spośród tych, które jeszcze są całe, wybiorę sobie jakiegoś jednego, który będzie spełniał wymiary, czyli tam, nie wiem, chyba coś koło 3 metrów wysokości i jakieś tam, nie wiem, 6,5 metra miał szerokości. To nie jest chyba 7. Tak mi się coś wydaje, że to nie miało 7 metrów. Jeśli znajdę jakiś pałąk, który będzie najbardziej taki foremny i najbardziej spełniał te swoje właściwości, to ustawię go gdzieś tu z boku na trawie.
dookoła z jednej, z drugiej strony tych rurek ponabijam jakieś sobie paliki, zdejmę ten pałąk i każdy następny pałąk będę nakładał tak, żeby ten szablon mi mówił, w jaki sposób mam i w którą stronę wygiąć te rurki, żeby były jednakowego rozmiaru, jednakowej formy. A w pogotowiu na malowanie czeka już farba, którą używałem w 2020 roku. Jeszcze tam 3/4 butelki jest, puszki. Kupiłem sobie jakieś pędzelki. A to co? Rozcieńczalnik? To coś jak nitro. No dzień dobry, dzień dobry. Wim. Wyciągnąłem takie przęsło, które według mnie było najbardziej kompletne, bo nawet ma jeszcze takie pseudo wzmocnienia. To oczywiście nie będzie żadne wzmocnienie dla tego pałąka, jeśli przyjdzie śnieg. I on tutaj ma no niecałe 6 metrów. Ja pamiętałem rok temu, że on miał 6,5 metra szerokości. I teraz albo ja źle pamiętałem, albo coś się stało. No nie wiem, sprawdzę jeszcze jakiegoś jednego i zobaczymy. Zobaczę jeszcze, jaki ten będzie wysoki. Ile będzie miał wysokości w kalenicy, czyli w najwyższym punkcie na środku. No, wysokości będzie miał jakieś 2,70. Ja pamiętam, że on miał 2,80. To nie był 3-metrowy tunel. Generalnie on powinien mieć 3 metry wysokości, 7 metrów szerokości, 30 długości. To jest taki klasyczny tunel. Wtedy kupujesz folię 33 na 12 metrów. Te 3 metry w tych 30 sobie odcinasz, robisz sobie na przykład jeden szczyt z tego. A tu jest jakiś taki... On miał 2,80, chyba podstawę szerokości 6,50. Więc jakiś taki krzywus. A teraz w ogóle 2,80, teraz ma 2,70. Biorę jakiś inny pałąk. No zobacz, drugie przęsło już ma na przykład bliżej 6. No i tak myślę, czy robić jeszcze kilka prób na innych pałąkach, czy po prostu cisnąć na 6 metrów szerokości i tyle. No zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę jeszcze pomyśleć. No i wysokości też ma ten jakoś tam 2,70, tam powiedzmy 5, no ale to plus minus. I teraz jeśli bym z tego zrobił 6 metrów, to tutaj może tam, nie wiem, 3 cm, 4 na wysokości by spadło, no bo musiałbym rozszerzyć dół, no to wiadomo, że góra by poszła troszeczkę w dół i byłoby 2,70. Ja nie będę tu robił jakichś super wielkich palm, także wysokość to tak średnio mi zależy, nie? Bardziej wolałbym, żeby był szeroki niż wysoki. Z ciekawości zmierzyłem sobie rurkę. I rurka ma 8, niecałe 80. A rurka tunelu, który ja już postawiłem 2 lata temu, czyli ten wysoki na 3 metry i szeroki na 7, ma 10,80, a tu jest 8,80, czyli brakuje 2 metrów. Borówka mi na nowo zarosła, ale mam nadzieję, że nie tak bardzo w rzędach, bo widzę, że jeszcze są rośliny widoczne, więc szybko przejdę te rzędy, póki jeszcze są małe chwasty, to mi zajmie mało czasu. A tu sobie międzyrzędzia skoszę, kiedy będę miał chwilę, bo teraz i tak jest rano i jest rosa, nie będzie się trawa dobrze kosić. Zatrzymajmy się w pieleniu nad jednym bardzo pięknym widokiem. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiąty i tam jeszcze jest dziesiąty. To są wszystko pędy, które wyrosły sobie z dołu w tym roku. I to nie są takie wiotkie, zobacz, ten jest pęd z zeszłego roku, zobacz jaka nitka. Ten jest pęd z tego roku i wiesz, nie trzymasz nigdy takich malutkich, cieniutkich na dole pędów, bo one ci nigdy nie wyrosną, to nigdy nie będzie pęd szkieletowy, nie będzie kręgosłupem rośliny. To będzie kręgosłup rośliny, o! To są super mocne, fajne pędy. Jeśli one w pierwszym roku już są takie jak ołówek, to one będą później już tylko takie i grubsze. Takie cieniutkie niteczki, które już mają nawet rok, to proszę je wycinać, ale to wycinanie będę Wam pokazywał pod koniec stycznia najwcześniej. Takie już letnie, już, które już mają jeden rok, takie pędy z zeszłego roku, z 2021, jak są na dole takie cieniutkie, to jest do wywalenia. Takie cieniutkie pędy nas nie interesują, bo my pilnujemy się, żeby takie rosły. To są pędy szkieletowe, które za 3, 4, 5 lat zastąpią najstarsze już owocujące. A w tym miejscu już będą rosły kolejne. Także to jest piękny widok w krzewach borówki, jeśli co roku macie takie fajne przyrosty. Oczywiście możecie nawet nadmiar wyciąć, nie trzeba trzymać tu 10 pędów, ale to wszystko będę pokazywał w styczniu. To jest po prostu piękny widok dla mnie. Jeszcze jedna sprawa, jeśli tak daleko dosyć od głównego krzewu wyrastają Wam te pędy, to gdybyście tutaj teraz przycisnęli to trociną, to po jednym roku macie dwie sadzonki ukorzenione, jeśli tutaj odetniecie. Taka ciekawostka ode mnie. Nadszedł w końcu ten czas, pasowałoby coś tam pomalować. Farba dwuletnia. Dopiero ledwo co wymieszana, nawet chyba jeszcze nie domieszana, bo na początku musiałem przebić kożuch dwuletni. Czasami jest tak, że na dole jest rzadkie, a na górze kożuch, ale to taki kożuch, aż się pieni. I na biało poszło wszystko to, co jest jeszcze całe. No bardzo dobra robota. To, co jest niecałe, jest do spawania. Ja albo tę tulejkę po prostu skrócę o jakieś 2 cm, dołożę tę rurkę i dospawam. Albo ścinam śrubę, ściągam tę tulejkę, wkładam nówkę
Spawam z jednej, spawam z drugiej. No nie wiem, zobaczymy. Jedna strona jest na pewno trwała. To jest wszystko eleganckie. Z tej strony, gdzie było tylko spawane, opuścił spaw. Więc jakiś paprok mojego pokroju tu robił coś. Na samym środku tego pałąka jest łączenie. Łączeniem jest tulejka. Tulejka do jednej strony rurki jest przymocowana śrubą, a z drugiej strony rurka była wciśnięta i przyspawana. I zazwyczaj na tym spawie po prostu pękało. Więc muszę ściąć teraz tę nakrętkę, ściągnąć tę tuleję, wyciąć sobie z rurki swoją nową tuleję. I teraz z jednej strony nałożę, z drugiej nałożę i po prostu z obu stron przespawam. Do kątówki koniecznie osłona i koniecznie okulary. Czyli żartuję, naprawdę okulary. Mówiłem leciutko, jeszcze dupa wołowa cięła pod włos. No i tuleja poszła. Myślałem, że wystarczy tylko ściąć nakrętkę, która i tak była zardzewiała, że jak zetnę nakrętkę, wyciągnę śrubę, to zejdzie. Ale śruba po skręceniu musiała zgiąć strasznie te tuleje na tej rurze i musiałem naciąć te tuleje. No ale zeszło. Zobacz, wszystkie tuleje, które już mi wadziły, zostały przecięte, wypieprzone. Lecimy dalej. Z tej strony, z której była tuleja spawana, spaw już jest elegancko wyczyszczony na równo. Można robić nową tuleję, elegancko wejdzie, bez żadnych oporów. Nie powiedziałem wam chyba jednej rzeczy. To stanowisko pod tunel, ogrodzone, ono nie ma 30 metrów długości. Nie mogę tu postawić jednego tunelu, a nie będę przestawiał siatki, bo za siatką już jest taki podmokły teren, że zawsze byłoby bagno. Dlatego podzielę sobie ten tunel na 15 i obok na 15 metrów. Czyli użyję w jednym tunelu szczytów już istniejących, po prostu je jakoś tam adaptuję, a przy tym drugim tunelu będę musiał zrobić szczyty już i zamykania drzwi sam. Więc na razie skupiam się na rurkach do tego jednego tunelu, na te 15 metrów. Jak już ogarnę sobie tam swoje rzeczy w tym tunelu, będę potrzebował, no to wtedy postawię sobie drugi. A generalnie pomysł mam jeszcze inny, bo mam jeden taki duży tunel, konstrukcję leżącą i konstrukcję takiego małego. I mam pomysł, żeby dać 15 metrów od strony zachodniej tego dużego, potem 2 razy 15 tego małego i na końcu znowu ten duży, tak żeby te małe były na zakładkę, żeby wiało i z zachodu i ze wschodu i żeby te małe zawsze były osłonięte od wiatru. Czyli stanie sobie tutaj 6-metrowy, jeśli chodzi o szerokość, tunel 15 metrów, potem 2 razy 4-metrowe też 15 metrów i na końcu znowu 6 metrów większy. Także czy wieje ze wschodu, czy wieje z zachodu, nie ma znaczenia, będzie bujać tylko dużymi, a w małych będzie zacisznie. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there. I te rurki niepotrzebnie według mnie są 20, 20,